Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Łoboda, producent tradycyjnych wyrobów. Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Cały dzień w regionie był pochmurny, mglisty i od czasu do czasu pokropiła słaba mżawka. Termometry wskazywały 3 stopnie na południu, na północy i 4 stopnie Celsjusza w centrum naszego województwa. Po zachodzie słońca również pogodnie, ale ze sporym zachmurzeniem. W wielu miejscach będą tworzyć się silne zamglenia i mgły, które będą nam utrudniać widoczność. Uważajmy więc na drogach. Noc będzie ciepła. W drugiej części nocy spodziewamy się szczególnie na północy województwa silnych porywów wiatru. Na termometrach odczytamy 2 stopnie na plusie w Kłobucku, w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum naszego województwa. Tu także 2 stopnie na termometrach w Raciborzu, Gliwicach, Katowicach i w Tychach. Nie inaczej na południu naszego województwa. Tutaj odrobinę chłodniej, 0 na termometrach w Żywcu, 1 stopień na plusie w Bielsku-Białej i w Cieszynie. Czwartek również wietrzny. Prędkość wiatru dochodzić będzie do 45 km na godzinę. Dzień będzie pochmurny. Spodziewamy się w pierwszej części dnia opadów deszczu, a także mżawki. Na termometrach odczytamy 4 stopnie w Myszkowie, w Zawierciu, Częstochowie, w Kłobucku i w Lublińcu. W centralnej części województwa również niebo zdominują chmury. Nie mamy szans na słońce i tu także pokropi deszcz i wystąpi mżawka. Na termometrach 3 stopnie w Raciborzu, 4 w Gliwicach, Katowicach i w Tychach. Identyczna sytuacja na południu naszego województwa. Tu także dzień upłynie w szaro-burych barwach, bez słońca, z opadami deszczu, a także mżawki, ale wysoko w górach popruszy śnieg. Na termometrach odczytamy 2 stopnie w Żywcu, w Cieszynie i 3 stopnie Celsjusza w Bielsku-Białej. Jutro biometr będzie niestety niekorzystny. Pogoda będzie negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, a to za sprawą sporego zachmurzenia i opadów. Uważajmy na drogach, bo będzie bardzo ślisko, a teraz sprawdźmy, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W piątek 2 stopnie na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, odrobinę słonecznie, bez opadów. Padać również nie będzie w sobotę. Tutaj 1 stopień na plusie na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, odrobina słońca. Sprawdźmy teraz, co czeka nas w ekoprognozie, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Mam dobre informacje na północy, w centrum, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, a także w obszarze bielsko-cieszyńskim kolor jasnej zieleni i dobra jakość powietrza. Ale niestety tutaj mieszkańcy Żywca, okolic Dolin Beskidzkich będą oddychać powietrzem jutro tylko dostatecznej jakości. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Sponsorem programu był Zakład Mięsny Łoboda, producent tradycyjnych wyrobów.